program Rozmowa Dnia. Anna Cińska, witam Państwa. Uszczelnienie systemu podatkowego niesie za sobą zmiany w funkcjonowaniu służb. O tym rozmawiać będę z wiceministrem finansów, szefem służby celnej Marianem Banasiem. Witam serdecznie Pana, Panie Ministrze. Proszę może przypomnę widzom, siedziba Krajowej Administracji Skarbowej Izby będzie w Bydgoszczy, a w Toruniu powstanie Izba Celno-Skarbowa. Urząd Celno-Skarbowy. Urząd Celno-Skarbowy. Panie Ministrze, to decyzja merytoryczna czy kompromis polityczny? To jest decyzja merytoryczna, ponieważ my musimy się opierać na pewnych zastanych logistycznych już tutaj zasobach. Wiemy, że akurat jeśli chodzi o urząd celny, to pełne zabezpieczenie w postaci i budynków, i całej logistyki jest rozbudowane w Toruniu, więc byłoby to niezasadne, nierozsądne, abyśmy po prostu gdzie indziej umiejscowiali ten urząd. I prezydenci miast, i parlamentarzyści pisali do premier, również do pana, by jednak izba powstała albo w Bydgoszczy, albo w Toruniu. W marcu pan odpowiadał, że to jest tak ważna decyzja, że jeszcze nie wiadomo, a teraz mówi pan, że jest to oczywiste. No to jest oczywiste, ponieważ dokonaliśmy głębszej analizy stanu, który posiadamy, więc po prostu jeśli chodzi o izby, no to rzeczą jest wiadomą, że będziemy chcieli usadowić wszystkie te izby w tak, jak jest rozkładane są województwa, czyli przy wojewodach. A siedzibą wojewody jest Bydgoszcz, więc w sposób jakby uzasadniony miejsce tej izby powinno być w Bydgoszczy. Więc tak będzie w miejsce obecnej Izby Skarbowej, po połączeniu Izby Skarbowej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Administracji Podatkowej stworzymy jeden organizm, jedną strukturę w postaci Izby Administracji Skarbowej. No, jedna struktura, ale tak naprawdę możemy mówić o konsolidacji, jeżeli tak Izba jest w Bydgoszczy, a w Toruniu urząd? No to jest konsolidacja, bo mówimy w tej chwili o szczeblu wojewódzkim Izby. Więc czy to jest jedyny przypadek w kraju, czy takich będzie sporo? No to jest jeden przypadek, że tutaj mamy akurat Izbę Administracji Skarbowej w Toruniu. To znaczy się, to jest we wszystkich województwach chcemy, aby Izby Administracji Skarbowej były w województwach. Były w województwach, ale tak. Urząd tutaj na tym terenie powstał, Urząd Celno-Skarbowy powstanie w Toruniu. Czy w innych województwach też będą, ustawa zakłada, że mogą powstawać delegatury i urzędy, tak? Tak. Czy w innych województwach też będą w innych miastach usytuowane jednostki? No oczywiście, po prostu ustawa, którą żeśmy uchwali, daje nam takie możliwości, że możemy po prostu tworzyć delegatury w innych miejscowościach, tam gdzie obecnie funkcjonują urzędy skarbowe, więc chcąc wykorzystać cały potencjał, jaki w tej chwili mamy, skorzystamy z tego instrumentu. Czy na Kujawach i Pomorzu też jeszcze w innym mieście powstanie jakaś instytucja? No więc dzisiaj mamy jeden urząd celny w Bydgoszczy i w Toruniu, więc w tych miejscach również będą funkcjonowały nadal urzędy celno-skarbowe w postaci właśnie delegatury, jak również delegatur w sensie oddziału. Wszyscy czekają na podpis prezydenta, ale tak naprawdę ustawa ma wejść w życie już za 3 miesiące. Gdybym teraz zapytała pana, panie ministrze, gdzie w Bydgoszczy będzie izba, wiedziałby pan, odpowiedziałby pan na to pytanie? No w tej chwili jeszcze byłoby za wcześnie odpowiedzieć, dlatego że jesteśmy w trakcie dokładnej analizy zaplecza właśnie budynków i myślę, że w niedługim czasie już taką decyzję podejmiemy, jak będziemy mieli dokładne rozpoznanie, który budynek jest najbardziej odpowiedni, żeby tam umiejscowić siedzibę Izby Administracji Skarbowej. A czy to, że ustawa miała wejść w życie w styczniu, została teraz przesunięta, wejdzie w życie w marcu, to nie jest już przykład na to, że trochę zbyt szybko podjęto działania, by scentralizować służby? Nie, to było naturalne, dlatego że pierwotnie myśmy liczyli na to, że ustawa będzie procedowana jeszcze w maju, w czerwcu. Jednak na skutek różnych okoliczności, między innymi ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce o światowej skali, czyli Światowych Dniach Młodzieży oraz szczycie NATO, postanowiliśmy przesunąć ten termin na okres powakacyjny, więc w sposób naturalny również musieliśmy przesunąć ten termin z 1 stycznia na
z 1 marca 2017 roku, ponieważ też w spóźnionym terminie troszeczkę, jeśli mówiąc o tym harmonogramie, będziemy wydawali rozporządzenia, dlatego że rozporządzenia nie można wydać wcześniej, dopóki nie zostanie uchwalona ustawa, więc została uchwalona teraz, więc jesteśmy w trakcie właśnie konsultacji rozporządzeń, więc chcemy, aby one dokładnie zostały przekonsultowane, stąd też ten termin został przesunięty na 1 marca 2017. Jest pan również w trakcie rozmów z dyrektorami, pracownikami. Dzisiaj było takie spotkanie w Bydgoszczy. Jakie mają obawy dyrektorzy od urzędów? No przede wszystkim to jest kwestia właśnie, czy pracownicy wszyscy będą zatrudnieni, nie potracą miejsc pracy, no i jak w ogóle będzie wyglądała struktura, więc tutaj myśmy ich uspokoili, że dla płynnego przeprowadzenia całej reformy nie będziemy robić rewolucji, tylko po prostu w sposób stopniowy i w pierwszej fazie my oprzemy się na obecnej strukturze urzędów skarbowych, czyli 400 urzędów skarbowych w skali całego kraju. To pozwoli nam dać pełną gwarancję i zabezpieczenie, że płynność należności, poboru należności tutaj nie zostanie zmniejszona, ale liczymy na to, że będzie zwiększona jeszcze przy tym, że akurat przy połączeniu będziemy mogli dokonywać szybszej informacji co do poszczególnych służb. Przy połączeniu liczy też pan na to, że jednak liczba pracowników się zmniejszy, bo mówił pan o tym publicznie, że tak to jest konsolidacja, żeby tak pracowników jest. Było mniej. Ale z drugiej też strony, panie ministrze, mówi pan, że jak analizował pan zarobki pracowników, to zarabiają tak mało, że mogą spodziewać się podwyżek. Więc myśli pan, że ci pracownicy, którzy pójdą na emeryturę, słysząc o podwyżkach, zdecydują się pójść na emeryturę? Myśmy właśnie po to między innymi uchwalili ustawy, aby no, nie było sytuacji takiej jak do tej pory, że pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, no, pracowali nadal i tutaj nie można było w żaden sposób dogadać się w tym sensie, żeby mogli pójść na emeryturę. Więc my w pierwszej kolejności, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy robić tą redukcję na zasadzie właśnie odejść ludzi, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Ale nie będą musieli tego robić, będą mogli to robić, tak mówi prezydent Duda. Ale będą mogli, ale to o tym będzie decydował dyrektor, czy ta ilość ludzi w wieku emerytalnym będzie potrzebna nadal, żeby pracowała, czy też my będziemy im dziękować po prostu za pracę i będziemy chcieli, żeby poszli na emeryturę. Czyli redukcje będą. Czyli te redukcje, mówię, ale to dotyczy tej liczby ludzi, którzy mają osiągnięty wiek emerytalny, a na dzień dzisiejszy w tych wszystkich trzech służbach to jest około 5000 osób, więc to wcale nie jest mała liczba. Wrócił pan do prac nad tym, by właśnie skonsolidować działania różnych służb, by między innymi uszczelnić system podatkowy. Tymczasem wystarczyło kilka miesięcy, a z danych ministerstwa wynika, że ściągalność VAT-u wzrasta, skuteczność kontroli skarbowej wzrasta. Bydgoszcz jest najlepsza w kraju właśnie, jeżeli chodzi o te działania. Czy tak naprawdę ta reforma jest potrzebna, jeżeli można skuteczniej pracować i mieć wyniki? Ale to są właśnie efekty pierwszych działań już naszej reformy. To jeszcze nie jest sformalizowane, ale właśnie to, żeśmy podjęli działania w tym kierunku, że lepiej współpracują poszczególne struktury, że jest lepsza wymiana informacji, że mogliśmy dokonać pewnych zmian kadrowych i organizacyjnych, spowodowało, że mamy takie wyniki. I to jest dowód na to, że właśnie pójście w tym kierunku i stworzenie sobie specjalnych jeszcze dodatkowych instrumentów, które nam pozwolą na lepszą organizację, na lepsze prace, spowoduje, że te efekty będziemy mieć dużo lepsze. My nie możemy dopuścić do tego, aby luka podatkowa, która na dzień dzisiejszy to jest prawie 80 miliardów, trwała przy takim samym stanie. Wiemy, że mamy tą lukę w krajach europejskich na najwyższym poziomie do 26% w stosunku do całości kwot, podczas gdy średnia krajowa w Unii Europejskiej to jest 15%. Więc nie stać nas na to jako kraju tu środkowoeuropejskiego, wcale nie małego, abyśmy pozwolili na rozwijanie się szarej strefie i tutaj swobodę działania oszustów podatkowych. To kiedy zacznie działać chyba podstawa całej tej reformy, nowy system informatyczny, jedna baza danych, kiedy ona zacznie działać, jeżeli ma działać skutecznie i już za 3 miesiące wchodzi w życie ustawa? To nie jest proces szybki i łatwy. Wiemy, że przez 8 lat niestety nie zrobiono nic, aby te systemy integrować. Myśmy podjęli takie pierwsze próby w 2005-2007 roku, kiedy miałem zaszczyt również pełnić tą funkcję jako podsekretarz stanu jeszcze w służby celnej, ale na skutek przegranych wyborów nie mogliśmy kontynuować tego procesu. No i niestety wszystkie systemy informatyczne nie były integrowane, one są rozdzielane w każdej izbie, każdy ma swój system.
Czyli nie można szybko zebrać informacji. Co chce pan powiedzieć, kiedy baza danych zacznie działać? My już działamy w tym kierunku, mamy harmonogram, pracujemy nad tym, aby stopniowo integrować poszczególne systemy i myślę, że pierwsze efekty to jest już przynajmniej 5 do pierwszego półrocza i do roku, ale taki harmonogram na większą integrację to mamy dwuletni. Czyli jest to kwestia lat. To nie jest kwestia tygodni czy miesięcy. Ale już przez sam fakt, że mamy scentralizowane wszystkie służby w jednym miejscu, w jednej strukturze, pozwoli nam dokonywać szybkie wymiany informacji, co nie miało miejsca do tej pory. Dlatego, że były to służby autonomiczne, ciężko było po prostu się nawzajem wymieniać informacjami, a na tym korzystali oszuści, którzy w przeciągu kilku dni, a niekiedy tylko paru tygodni potrafili wyłudzić duże pieniądze, duże kwoty z budżetu państwa. Dzisiaj to nie będzie możliwe, już teraz mamy pierwsze efekty, prowadzimy mocne kontrole chociażby w kwestii paliwowej. Chcę tylko podać taki przykład, że podczas naszej takiej akcji ostatniej wjeżdżało do Polski 600 cystern paliwowych, po naszej akcji wjeżdżało tylko 200. Co automatycznie przełożyło się na efekty właśnie sprzedaży w Orlenie i w Lotosie i oczywiście wzrost podatku akcyzowego i VAT-u. Panie ministrze, mówimy o uszczelnianiu systemu. Co jest priorytetem działań rządu właśnie? Uszczelnienie systemu, ściganie szarej strefy czy państwo przyjazne dla przedsiębiorców? To jedno i drugie, bo jeżeli zwalczamy szarą strefę, to automatycznie sprzyjamy uczciwym przedsiębiorcom. I o to właśnie chodzi. O to, żebyśmy nie prowadzili kontroli tam, gdzie one nie są potrzebne. Chcemy zostawić spokoju uczciwych i uczciwie płacących podatki przedsiębiorcom, a skoncentrować się na tych podmiotach, które próbują tu oszukiwać budżet państwa i uczciwych przedsiębiorców. No wszystko zależy od urzędników. Kogo będą widzieć przed sobą? Przedsiębiorcę, nadzieję polskiej gospodarki czy złodzieja? Jednego i drugiego. To znaczy muszą sprzyjać naszym przedsiębiorcom, być dla nich przyjazni. Tak jak powiedziałem, nie robić przypadkowych kontroli, bo te kontrole będą dokonywane na podstawie analizy ryzyka spośród zebranych wszystkich danych w jednej bazie. I o to nam chodzi, żeby one nie były rozdrobnione, co pozwoli nam na skuteczną analizę i wybór do kontroli podmiotów tych, które powinny być kontrolowane, a nie uczciwy przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, gościem programu był wiceminister finansów, szef służby celnej Marian Banaś. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze.